Kiedyś ferie na zewnątrz, kiedyś dużo śniegu, inne pogody. Dzisiaj oferta bardzo różnorodna. Otwieramy nasze obiekty. Ostrowiecki Browar Kultury, Miejskie Centrum Kultury, Biuro Wystaw Artystycznych, Miejska Biblioteka, MOSiR. Wszystko to, co dostępne w ramach samorządu miasta, dostępne dla naszych mieszkańców, dla naszych dzieci, dla najmłodszego pokolenia. Bardzo sympatyczne zajęcia rozwijające, twórcze, odkrywcze. I w rzeźbie, i w plastyce, i dzisiaj w grach, więc jest z czego wybrać. Gratuluję pomysłów, gratuluję tej akcji i myślę, że te dzieciaki zaszczepione tymi nowymi pomysłami będą je kultywować i kontynuować. Wszyscy zaangażowani, wszyscy zadowoleni. Miałem okazję porozmawiać z młodzieżą, z dziećmi, więc zadowoleni i to jest też ważna rzecz, żeby ta młodzież miała wypełniony właściwie czas, żeby ją wyrwać sprzed telewizora, sprzed komputera, sprzed gier, aby mogli porozmawiać z rówieśnikami, bo brakuje tej bliskości, brakuje tych kontaktów i to jest najbardziej twórcze i rozwijające i to, że taka oferta jednostek samorządowych dla dzieci na ferie, no to jest bardzo dobra rzecz. Ja jestem dzisiaj pierwszy raz ogólnie, ale generalnie jest bardzo fajnie. Miła atmosfera jest i Pan dużo pomaga, bo ja naprawdę nie umiem nic. Przyszłam tak prosto z dworu i tu mi Pan pomaga, tłumaczy mi to wszystko. To jest fajny sposób, żeby spędzić wolny czas. Potem w roku szkolnym, jak to się spodoba, to warto wrócić, bo warto próbować różnych rzeczy w życiu. Ja jestem pierwszy raz i bardzo mi się podobają zajęcia. I fajnie jest i można też spędzić wolny czas na robieniu z gliny fajnych rzeczy. Ja jestem dopiero drugi raz, no ale na tych pierwszych zajęciach no to zrobiłem tego liścia. No i teraz go będę kończył. Bardzo mi się to podoba. Organizujemy półkolonie dla dzieci w ferie, ponieważ jest taka potrzeba, rodzice to proszą i żeby nie siedzieć z dziećmi w szkole, wiadomo, dzisiejsza aura nie pozwala na to, żeby wyjść na górkę, na sanki, a tutaj mamy alternatywne zajęcia, fantastyczna sprawa dla dzieciaków, są zachwycone, bardzo się przykładają do tego, co robią, panie nam tutaj bardzo pomagają, a dzisiaj dowiedziałam się również, że są i gry planszowe, więc może przyjdziemy jeszcze na te gry planszowe. Zawsze to jest coś innego niż siedzenie przy telewizorze, przy komputerze, a wiadomo, w dzisiejszych czasach to jest super dla dzieci. Jest dużo ładnych prac. Panie są fajne, miłe i pomagają. Mi się najbardziej podoba to, że że poznałam nowych przyjaciół tutaj i panie są bardzo miłe. Robimy pracę, to moja pierwsza artystyczna praca. To jest piąty rok, kiedy my robimy takie rzeczy, piąty rok, kiedy prowadzę klub, piąty rok, kiedy robię ferie i pierwszy raz pierwszego dnia przyszło mi ponad 30 osób. Jestem w szoku, ale cieszę się, bo to znaczy, że z roku na rok ta gry planszowe są coraz bardziej atrakcyjne dla młodzieży, więc jak najbardziej dla mnie.
nie siedzimy w domu ciągle. Na razie zagrałyśmy tylko w Dixit. Bardzo nam się podoba. Chociaż się nie siedzi całymi dniami w domu przed komputerem albo przed telefonem. Wnuczka mnie zabrała. No i spędzamy ferie. No i dziadzio musi, nie? Jak wnuczka prosi. Dzisiaj jest zabawa w stylu japońskim, czyli przypominamy teatrzyk Kamishibai, ale nie tylko teatrzyk, tylko w ogóle Japonię, skąd się to wzięło, czyli ten teatr. Dzieci nauczyły się już kilku słów po japońsku, jak tutaj mamy samych asystentów, prawda, w japońskich strojach, przygotowanie. Nauczyły się też malować kilka liter, kilka japońskich znaków, no ale przede wszystkim najważniejsze to, że wiedzą, co to jest za teatr, skąd się wziął, że teraz w dalszym ciągu jest popularny, jak należy się przygotować. Mamy pewną asystentkę z młodych czytelniczek, która powita wszystkich. Drugi asystent będzie otwierał tą czarodziejską skrzynkę. Jedna z dziewczynek będzie używała hyoshigi, czyli tej kołatki, która sygnalizuje rozpoczęcie spektaklu, czyli taka mała podróż do Japonii. Ostrowce na ferie i w sumie to taka alternatywa dla dzieciaków, dla rodziców. Wszystkie instytucje mocno włączyły się w zagospodarowanie czasu podczas ferii dla dzieci. No, po to miejsce zostało tak naprawdę stworzone, tak żeby nie tylko podczas wydarzeń żyło, ale też tak na bieżąco. A myślę, że też o tej rzeczy najciekawszej, czyli no, edukacji kulturalnej. Bez tego tak de facto nie da się wychować świadomego widza, który będzie tutaj przychodził kiedyś na koncerty. Więc troszeczkę tak drążymy temat w pracowni choćby gliniarskiej, warsztaty z malowania w biurze wystaw artystycznych, ale także coś pośrednio takiego, co dzieci robią na co dzień, czyli gry, ale niekoniecznie tyle na telefonach czy na komputerach. Gry planszowe to myślę, że trochę powrót do lat 90., 80. Gra w bierki, totalnie zapomniana, tutaj dzisiaj odnowiona czy odtworzona. Myślę, że coś ciekawego dla każdego. Warto odwiedzać Ostrowiecki Browar Kultury i bezpiecznie zostawić tu swoje dzieci. Ofertę na pewno warto po pierwsze śledzić strony, profile na Facebooku naszych instytucji. Tam oferta na gorąco, ale też z dobrym serwisem zdjęciowym czy filmowym, ale także na stronie ferieum.ostrowiec.pl, czyli podstrona na stronie Urzędu Miasta, tam szczegółowy, godzinowy i też takie zastrzeżenie, że czasami potrzebne są zapisy na poszczególne zajęcia, tak abyśmy mieli nad tym taką pełną kontrolę i dzieci czuły się komfortowo w swoim towarzystwie.